Sofia jest stolicą i największym miastem Bułgarii. Liczy około 1,250 tysięcy mieszkańców. Sobór Aleksandra Newskiego jest główną świątynią bułgarskiego kościoła prawosławnego. Został wybudowany na cześć rosyjskiego cara Aleksandra II, dzięki któremu Bułgaria uzyskała niepodległość w 1878 roku. Nadano mu nazwę patrona carskiej rodziny. Budowę ukończono w 1912 roku. Kopuły świątyni są pozłacane. Cerkiew Mądrości Bożej jest najstarszym kościołem w Sofii. Pierwsza świątynia została wybudowana w tym miejscu już w 313 roku. Cerkiew Świętego Mikołaja Cudotwórcy z 1914 roku stoi na działce należącej do ambasady rosyjskiej. Pałac Carski. Teatr Narodowy Iwana Wazowa ukończony w 1906 roku. Widownia sceny głównej liczy 750 miejsc. Jest jeszcze scena kameralna ze 120-osobową widownią. Pałac Prezydencki. Na warcie stoją żołnierze w historycznych mundurach. Naprzeciw pałacu, w budynku dawnego meczetu, mieści się Muzeum Archeologiczne. Siedziba Rady Ministrów. Cerkiew Świętego Jerzego zbudowana z czerwonej cegły w IV wieku. To najstarszy budynek w Sofii. Obok fragmenty antycznych murów i fundamentów. Dawniej dom partii, a obecnie siedziba Zgromadzenia Narodowego. Statua Świętej Zofii wzniesiona w 2000 roku w miejscu, w którym stał pomnik Lenina. W tle rzymskokatolicka katedra Świętego Józefa. Prawosławny kościół Wielkiej Niedzieli. W 1925 roku miał tu miejsce terrorystyczny atak bombowy, który pochłonął 150 ofiar. Po odbudowie kościół ponownie konsekrowano w 1933 roku. Złocony ikonostas nie ucierpiał w wyniku ataku. Budynek z 1940 roku, w którym ma siedzibę kilka sądów. Jest w nim 430 pomieszczeń, w tym 24 sale rozpraw. Bulwar Witosza. Fontanna na placu Atanasa Burowa, niedaleko Pałacu Prezydenckiego. Z lewej Pałac Carski, w którym obecnie mieści się Narodowa Galeria Sztuki. Średniowieczna cerkiew Świętej Petki, ufundowana przez cech siodlarzy. Obok cerkwi znajduje się kompleks archeologiczny Serdika. Taką nazwę nosiła Sofia w czasach antycznych. Część wykopalisk ciągnie się pod ziemią. Fragmenty
fragment wykopalisk w pobliżu stacji metra jest odkryty. Meczet Bania Baszi, wybudowany w czasach panowania Imperium Osmańskiego w 1566 roku, jest jednym z najstarszych w Europie i jedynym działającym obecnie w Sofii. Centralne łaźnie mineralne otwarte w 1913 roku funkcjonowały jako łaźnie publiczne do 1986 roku. Hala Targowa z 1911 roku była pierwszym tego typu centrum handlowym w Bułgarii. Ma 65 metrów długości i 55 metrów szerokości. W hali jest ponad 130 sklepów i punktów usługowych. Obok hali znajduje się największa na Bałkanach synagoga z 1906 roku na około 1300 wiernych. Kończymy wizytę w Sofii i udajemy się w kierunku wzniesień Starej Płaniny.